Cześć, witajcie, z tej strony Marcin, zapraszam dzisiaj na rozpakowanie bardzo ciekawej myszki od firmy TT Sports by Trailmatic. Najnowszy model, odświeżona wersja świetnej myszki Teron, którą testowałem dawno temu dla wideotestów, natomiast tutaj mamy Terona w wersji Plus, czyli tak zwaną inteligentną myszkę Smart Mouse, która między innymi posiada możliwości łączenia się poprzez Bluetooth, możemy zarządzać chociażby z komórki, tak przynajmniej tutaj wyczytałem. Oczywiście sprawdzać to będziemy w testach, ale myszka nie byle jaka. Przede wszystkim świetny kształt Terona został, mamy troszeczkę inne tworzywo. Myszka jest w tej chwili jeszcze dość droga, podobno ma stanieć, zobaczymy, ceny sprawdzicie w opisie filmu. Natomiast co mamy w tej cenie? Jak powiedziałem, ten kształt, funkcjonalność oraz najlepszy sensor laserowy na rynku Avago 9800, zapewniający 8200 dpi nawet. Oczywiście większość z nas nie korzysta z tak wysokich dpi, większość z nas woli raczej niskie dpi, ale chodzi o to, że ten sensor jest dokładny i oczywiście w recenzji bardzo dokładnie go sprawdzę. Nie jest to jedyne urządzenie typu smart w ofercie TT Sports. Pojawia się tego coraz więcej, też klawiatura chyba jest tam. Oczywiście będziemy wszystko po kolei testować, ponieważ jest to jedna z firm, dzięki którym mój kanał powstał, dlatego wszelkie nowości staram się też od TT Wam prezentować, a są to naprawdę ciekawe rzeczy, tak więc warto oglądać. Zapraszam! No i przed nami najnowsza myszka Teron. Zobaczcie, mam od razu wiadomość, że jest tutaj Bluetooth, możemy się połączyć z naszym smartfonem. Na jakie systemy działa? Z tego co widzę, niestety chyba tylko iOS oraz Android. Na mojego Windows Phone'a chyba to nie będzie działało. Natomiast mam tablet na Androidzie, więc sobie to przetestujemy, tak więc spokojnie. Mamy podświetlenie 16,8 miliona kolorów, 8200 dpi. Z tego co kojarzę, jest to Avago 9800, zaraz to zobaczymy jeszcze dokładnie. Możemy tutaj chociażby śledzić sobie za pomocą smartfona statystyki z gier i inne takie rzeczy. Oczywiście przetestujemy, zobaczymy. Otwieramy, widać już tą mychę. Mamy tutaj opis tych wszystkich funkcji. Oprogramowanie też zlicza nam wszystkie kliki myszki, mamy dostęp do społeczności i tak dalej, i tak dalej. Co tu od tyłu jeszcze ciekawego? Kompatybilna z urządzeniami wyposażonymi w Bluetooth 4.0. No i mamy opis przycisków, ale to sobie zobaczmy już lepiej, że tak powiem, na własne oczy. Nie tylko na obrazku, więc już ją wyjmujemy. Poprzednia wersja Terona, jak dla mnie, była bardzo wygodna i bardzo funkcjonalna. Tam był troszeczkę niższy sensor, chyba Avago 9500, jak dobrze pamiętam, bo rozdzielczość była 5600. No, kabelek nie chce wyjść. Dobra, jest. No i sama myszka za chwilkę. Zobaczmy, jak zwykle świetne wyposażenie od TT. Mamy taką fajną torbę, żeby tą sobie myszkę przewieźć, chociażby na zawody, czy do kolegi, jak idziemy sobie pograć. Oczywiście nie wszyscy grają profesjonalnie, nie występują w jakichś turniejach, ale taka torba się może przydać. Tutaj co mamy? Mamy politykę gwarancyjną, mamy dwie naklejki, instrukcję pobrania na smartfony tej aplikacji. No dobra, takie podstawowe opisy. Sama myszka, oczywiście przewód w oplocie, styk z logo TT, pozłacany, organizerek. No i bardzo fajnie to wygląda. Sama myszka rozmiarowo, no dość duża, całkiem. Mamy błyszczące tworzywo, ale nie do końca, ponieważ jak widzicie, jest to taka specyficzna faktura, tak jakby malowane proszkowo, plus trochę połysku, więc nie jest to taki tragiczny, błyszczący plastik typowy, nie wygląda to źle. Mamy też jakieś elementy podświetlane, jak widać, myszka jest dość symetryczna, mamy jeden przycisk po tej stronie, dwa przyciski po tej, tutaj pewnie do DPI, rolka, która działa dość luźno, jako przycisk też. No, przyciski główne dość ciche, wyprofilowane, jak widzicie. Myszka ma taki kształt i od spodu ślizgacze małe, ale dobrej jakości i też przełączniki do zmiany profili i do zmiany częstotliwości próbkowania. Tutaj mamy jakąś blokadę, a tutaj jeszcze dodatkowe ciężarki, więc można im sobie dociążyć. Ja powiem Wam, że z tymi ciężarkami już nie jest jakoś super ciężka. Myślę, że bez to jest około 100 gramów. Z tymi to pewnie będzie 120, więc sobie to zważymy dokładnie już do recenzji. Wiem, że myszka przed wizytą u mnie już była w kilku redakcjach, więc ślizgacze troszeczkę tutaj widać, że były używane i to chyba niekoniecznie na dobrych podkładkach, natomiast ich stan jest jeszcze bardzo dobry.
No i ogólne wrażenia, powiem Wam, że generalnie podobał mi się bardziej ten matowy, taki zwykły teron. Do tego się trzeba będzie przyzwyczaić. I troszkę te przyciski są takie, wydają się być bardzo plastikowe, natomiast chodzą z dość fajnym oporem, więc powinno się tego używać nieźle. No nic, przetestujemy, zobaczymy jak będzie z wygodą, zobaczymy jak będzie z precyzją tego sensora oczywiście. Tutaj nie powinno być niespodzianek. No i jak będzie z tymi funkcjami smart, czyli łączeniem się ze smartfonem, z tabletem. No i podsumujemy sobie za kilkanaście dni, czy ta myszka jest warta wydania tych ponad 250 zł. Pamiętajcie dokładne ceny w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!